Sorry, sister, ale sosik brzmi lepiej niż sos. I wszyscy się z tym zgodzą. Zgodzisz się? Zgodzisz się? No. Co rysujesz? Japońską chatę. Szałas. Dzień dobry. Proszę o spokój. Lista obecności. Okrasa. Okrasa. Jestem. Mikuła. Obecna. Słucham, Okrasa. Ja chciałem zgłosić nieprzygotowanie. Pauliny. W takiej sytuacji miałem tego nie robić, ale proszę, wyciągnijcie karteczki. Nie, nie będziemy, ale panie Sorze. Ale panie bez Sorze. Bez dyskusji, Okrasa, bez dyskusji. Dasz mi kartkę? Dam. Ale nie mam dużo. Mój jest droższy. Mikuła, w domu też rodzicom tak kartki wyrywasz z książek? Nie. Właśnie. Gotowi? Na deser dla łasuchów zaserwował okrutnie zmrożony sorbet. Można wolniej? Nie. Żurawinowo-porzeczkowy. No to na deser dla łasuchów? Zaserwował okrutnie zmrożony sorbet żurawinowo-porzeczkowy. Okrasa, nie ściągaj. Ściągać możesz sweter. Oblany sokiem z jeżyn i posypany pudrem z aramantusa. Kropka. Z czego? Z aramantusa. A możemy od sorbetu powtórzyć jeszcze raz? Na deser? Na deser dla łasuchów. O Jezu. No cóż, przerwa obiadowa. I teraz ci pokażę. Chodź, bo kolejka do stówki zawsze. Dobra, już. Może ma kanapkę? Zeżarła. Proszę. Dziękuję. Ponieważ dzisiaj będziemy mówili o języku polskim, stąd obecność Pauliny, to też będziemy robili krewetki. No to się wszystko pięknie łączy. Prawda? Ale będziemy robili krewetki bio i żeby nawiązać do tematu odcinka, to też mówimy bio czy bio? Nigdy nie słyszałam bio. Mówimy zawsze bio? Znaczy możesz powiedzieć kogoś bio, ale to nieładnie. Dlatego założyłam kanał, bo wiem, że ludzie mają różne doświadczenia z językiem polskim, ze szkołą. I pomyślałam, że ja nie będę uczyć na tym swoim kanale, tylko będę o języku polskim opowiadać. Tak jak koleżanka koledze. Dobra, to będziemy opowiadać o języku, ale przy okazji gotując. Zgadzasz się? Dobrze. Bo chcę zrobić coś też jednak dla widzów, którzy przy okazji wejdą na ten kanał i pokażemy im prosty przepis na krewetki. I uwaga, pierwszy lapsus językowy to będzie ciężki orzech do zgryzienia. Aha, ile błędów popełniłem? Raczej twardy. Mówimy, ja raczej twardy. Najważniejsza zasada w języku polskim to co? Dykcja, zasób słownictwa, gramatyka, ortografia. Miłość do języka. Miłość jest pojawiasz. Miłość to jest wszystko. I teraz od razu pytanie, czy gotujesz, jesz, czy tylko się delektujesz dobrym aromatem, a jeżeli aromatem, to jakim? Gotuję w weekendy. Jakoś w tygodniu nie mam czasu. Lubisz czy musisz? Czasami to mnie odpręża, a czasami muszę. Okay. Ale najśmieszniejsze jest to, nie wiem, czy tak ludzie inni mają, bo gdy jestem w kuchni i gotuję, nikt mnie nie może zaczepiać. Jeżeli ktoś mi wejdzie w drogę, to ja jestem w stanie zrobić krzywdę. Nie jesteś skupiona wtedy? Tak. Olej? Tak. Znajdziesz? Z pestek winogron? Tak, może być. Już! Jak to już? To tam. Rozumiem, że gotujesz, ale nie smażysz. Smażę, ale nie krewetki. Kuchnię polską. Tak, dlatego mówimy o języku polskim. Zabiorę ci olej, bo jeszcze coś z nim zrobisz. Zawsze jak przychodzę do takich kulinarnych programów, to wychodzi na to, że ja nic nie gotuję. Przepraszam. Wodę na herbatę. Wytniemy to. Nie możecie to dać, ale. Nie, powiedz coś. Ty byś zjadł mojego placka ziemniaczanego. Umarłbyś z rozkoszy. Racuchy z bananami i z jabłkami. Naleśniki ze szpinakiem. Człowieku. Widzę, że się kilku nas nauczyłaś. Zjeść sobie w nocy? W nocy? Nie jem w nocy. Człowieku, że umarłabym z bólu brzucha. Nie pijesz kawy? Nie piję. Alkoholu też nie. Herbaty rzadko, bo zostawiam jej osad na zębach. Jeżeli pozwolisz, to ja skropię tylko delikatnie kilkoma kroplami tej świeżej limonki selera, co by nie ciemniał, moja droga. Bardzo dobrze, rozumiem to. Tak robię z awokado też. I to jest właściwy sposób na to, żeby warzywa zachowały kolor. To jest jasne. Teraz patelnia na ogień. I teraz będę mówił coś, co mam nadzieję wyłapiesz i poprawisz. Biorę czosneczek i ten pachnący czosnunio kroję w plasterki. A, zdrabniasz?
cieniuteńkie plastereczki, po to, żeby te plastereczki oddały wspaniały aromacik, który się tutaj uwalniał, a ja dodatkowo winunieczkiem podleję, by sosik powstał. A wszyscy, którzy gotują, wiedzą, że sosik w kuchni jest najważniejszy. I teraz, dobrze powiedziałem czy źle? Zastanów się, moja droga, w kontekście miłości do kuchni. Gramatycznie, okej, ale stylistycznie przegiąłeś ze zdrobnieniami. Ja przyznam, że nigdy nie spotkałam się z człowiekiem, który tak by ze mną rozmawiał. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, to ja bym umarła ze śmiechu, ja bym padła i nie wstała. Przegiąłem, celowo. Ale jak mówię czosneczek, zamiast czosnek, jak mówię cebulka, cebuleczka, zamiast ten, od czasu do czasu. To jest bardzo mała. Sosik, no brzmi lepiej. Sosik brzmi lepiej? Niż sos? Aha. Nie? 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 A jadłaś mój sosik kiedyś? A myślisz, że twój sosik jest lepszy niż sos? Nie robiłem nigdy sosu. Zawsze robię sosiki. Ile ty masz wzrostu? A czy to ma związek z inteligencją? Nie. To po co pytasz? Odpowiedz na pytanie. Ale nie ma związku z potrawą. Ale odpowiedz na pytanie, to się dowiesz, czy ma... Czemu nie chcesz odpowiadać na takie pytanie? Zapytałam, ile masz lat? Zapytałam, ile masz wzrostu? No odpowiedz. 191. Masz 191 cm wzrostu i dzierżysz w dłoni sosik? Tak. I to jest ten paradoks, który polega na tym, że nie czułeś bardzo... zgrzytu? Nie. Ładnie mówiłaś o języku polskim w kontekście miłości. Poszłaś dalej, tłumacząc wszystkim, że można mówić na chipsy jak? Chiperki. Chiperki. Czy to nie jest piękne słowo? Mówiąc po polsku, sorry sister, ale sosik brzmi lepiej niż sos. I wszyscy się z tym zgodzą. Zgodzisz się? Zgodzisz się? No. Widzisz? Oni się wszyscy zgadzają. Lepiej brzmi sos, prawda? No to... Jeśli lubisz, to sobie zdrabniaj. Ale wiedz, że niektórzy bardzo nie lubią i niektórych doprowadzisz do szału tym zdrabnianiem. Chcesz ryzykować? Spoko. Nie chcesz ryzykować, bo lubisz ludzi? Bardzo spoko. Patelnia nagrzana, dosyć mocno. Nagrzana. Smażymy prawa, lewa, ponieważ są to krewetki małe. Nie możemy ich przepiec, bo będą twarde. Podstawowa zasada, czyli tak. Cyk, 10 sekund, cyk, 10 sekund i zdejmujemy. Ma być szybkie danie. 10 Jedziemy. Sekund? Tak, tak, tak. Nie. Ale pali się patelnia. 10 sekund, naprawdę? I pojedynczo. Przepraszam, że krzyczę, ale nie wolno ich ugotować przy okazji. Na całej powierzchni. Nie robię krewetek, bo to jest za trudne, za Nie, szybkie. Zobacz. Cyk. Co? Żeby krewetki smakowały dobrze i każda była dobrze zrobiona, przewracamy na drugą stronę. Robią się różowe. Robią. Ładnie wybarwiają, ale w środku dalej surowe. Zaraz to pokażemy. To jest bardzo pomarańczowe według mnie. Tak jest. No właśnie. Pomarańczowe. Jak my Polacy mówimy? Dobrze po polsku czy nie? Wydaje mi się, że nie jest źle, choć dużo osób ma kłopot z takimi popularnymi błędami. Na przykład data, cały czas żyją w 2018, a nie 2018. No właśnie. Dzisiaj, dajmy na to, jest, nie wiem, tam 6 lutego, a ktoś powie 6 luty. Mhm. Takie błędy. Bynajmniej zamiast przynajmniej, to jest śmieszne, bo to są dwa różne słowa. Kojarzysz, na czym polega różnica? Nie. Bynajmniej to jest zaprzeczenie albo podbicie zaprzeczenia. Schudłaś bynajmniej, albo schudłaś nie, bynajmniej przytyłam. A przynajmniej to jest takie słowo określające minimalny zakres, jaki jesteśmy w stanie zaakceptować. Na przykład, przynajmniej mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw. Jaki to ma związek? To przynajmniej z tym bynajmniej zaprzeczeniem. Nie ma żadnego, a ludzie to mylą. I to jest bardzo śmieszne. Dla tych, którzy tak jak ja potrzebują wyjaśnienia, puścimy to rozwinięcie jeszcze raz. Ja zapraszam na kanał, podlinkujemy do odcinka, w którym o tym mówię. Dobrze. Tak się robi YouTube. Siostrzyczko, teraz moja droga, trzeba przesmażyć warzywa, marchewkę i ser. A gdzie ty masz jakiś przyrząd do mieszania? Tu. No Boże, to jest takie ciężkie. Tak. Tak? Tak. Po prostu? Tak, szalej, moja droga. Mogę to dorzucić? Ser jako kolejny. I chwilę tylko blanszujemy, tak żeby zostały jeszcze lekko chrupiące. To jest dosyć istotne. To się nazywa blanszowanie? Smażenie? Blanszowanie? No właśnie, czy blanszować można w oliwie? Bo blanszowanie generalnie to jest termin przypisany do parzenia warzyw w wodzie. Na chwilę, zanurzanie w gorącej wodzie w celu podsycenia koloru, świeżości i tak dalej. Ale ja często mówię, że na przykład smażę na miodzie. Mhm.
Nie wiem, czy można smażyć na miodzie. Znaczy, ja smażę, ale czy to jest właściwe określenie? Blanszuję na oliwie. Rozumiem, o co chodzi. No właśnie. To jest trochę pytanie gatunku, czy pasztet może być wegański? Albo smalec wegetariański. Dostałem po głowie. Dostałeś za to po głowie? Żeby się autor komentarza nie zdziwił, a to zaraz wszystko wytłumaczy. Czy to już, czy nie? Tak. I co teraz tu? No, i co ci napisał? No właśnie napisał, że to kompletnie nie ma sensu, że może być smalec wegański, bo smalec jest przypisany do wieprzowinki, tłustej i słoninki. Wytłumacz, proszę. Oni ciebie posłuchają i wreszcie ja będę miał spokój. Wlewam trochę oliwy i teraz już przygotujemy sos, czyli w międzyczasie powiem. Sosik. Czosnek i ostra papryczka i wino. Żeby super, to wszystko zdjąć z patelni. A ty tłumacz, proszę. Już tłumaczę. Przeczytałam. Autorstwa wpis znalazłam językoznawczyni, która powiedziała, że w nazwach typu pasztet, smalec, sernik nie chodzi o zawartość, tylko o formę. Więc jeżeli ten wegańskie coś wegańskie ma formę smalcu, no to jest to smalec. I tutaj dała przykład wędliny. Wędlina kiedyś była tylko z mięsa wędzonego, a teraz wędlina jest... Nie musi być wędzona. Drugi przykład, poza kulinarny, bielizna. Kiedyś bielizna była tylko biała, a teraz jest kolorowa. Bo nie chodzi o składniki, tylko chodzi o formę. Formę. Czyli jeżeli to wygląda jak pasztet, to może być nazwane pasztetem. Tylko że wegańskim, bo nie ma w środku mięsa, tylko są rośliny. To samo się dzieje z językiem polskim, mam wrażenie, pod wpływem dosyć silnego wpływu języka angielskiego. No bo część z tych pojęć weszła z automatu do takiego potocznego języka. I pytanie, czy to jest błąd? My mamy taką zróbmy tradycję. Sobie challenge, kto zrobi lepsze krewetki, czy lepszy sosik. No jak można, no? Nikt nie mówi wyzwanie. Słyszałaś kogoś, kto powiedział ostatnio wyzwanie? Ja zadanie? Mówię wyzwanie, a nie mówię. No ja też mówię wyzwanie, ale wszyscy mówią challenge. To jest challenge? Co to do jest? Do ciebie. Dałeś mi żółtą kartkę, aż tak źle jest? Wyobraźmy sobie, że jest nie mam otwierać. Tak. Nie, tu jest jakiś challenge. Paulina. Weź kartkę samoprzylepną i napisz na niej danie, które będzie musiał odgadnąć Karol. Następnie poproś go, żeby przykleił je na swoje czoło, tylko uważaj, żeby nie podglądał. Zamknij oczy, nic ci nie zrobię. Teraz ty musisz zgadywać, bo ja widzę. Jestem pod potrawą na gorąco? Tak. Zupą? Nie. Daniem głównym? Tak. Kuchnia polska? Mazowiecka, Łemkowska, Kaszubska, Wielkopolska. Nie jesteś przygotowana. Jesteś zablokowana na dwie kolejki. Wygrałem. Nie cwaniakuj, tylko zgaduj. Mięsne danie? Nie. Ziemniaczane? Nie. Makaronowe? Z mąki? Ale nie. Czyli kluski śląskie? O! Kopytka? Pierogi? Ruskie? Z mięsem? Kapustą i grzybami? Pierogi z jagodami. Nie, ale z truskawkami. Ale blisko. Śliwki. O! No to... dzięki. No i tam jeszcze jest jeden element. Pierogi ze śliwkami i śmietaną. Ogólniejsza nazwa. Taka bardzo związana z tobą. Okrasą. I teraz poczekaj, co ja napiszę. Długopis. A wiesz, co ja ci powiem? Wiesz, że ja miałam być Karolem? Gdybym była mężczyzną, miałabym na imię Karol. Moja mama kochała to imię. Nie daj się, Karol. Ona cię rozprasza. Nieprawda. Ja ci mówię z całego serca. Miałam być Karolem. I moja najmłodsza siostra ma na drugie Karolina, żeby tak uczcić tego Karola. Ładna historia, prawda? Miałam być Karolem. I moja mama, żeby zachować sobie to imię, to nazwała moją młodszą siostrę Karolina na drugie. Żeby gdzieś tego Karola miała. Przecież to jest wzruszające. Karol olał temat strumieniem prostym. Nie słuchałem ciebie w ogóle, bo się skupiałem szkoda, na swoim pisaniu. A szkoda, bo piękna historia była opowiedziana przed chwilą. Otworzę sobie na kanale, zresztą podlinkujesz pod swój kanał i będę mógł to wszystko sobie puścić. Nie ma tamtego na moim kanale, tylko tutaj to powiedziałam specjalnie poczekaj, dla ciebie. Poczekaj, muszę najpierw pokazać, bo wybiorą chłopaki, bo nie wiem co ten. Boże. Lubelska wersja? Dźwignie czy nie? Nie dźwignę. Dobra. No to mam wersję taką po polsku light. Poproszę. Będzie dobre, co? Na słono. Jeżeli macie jakieś 40 minut czasu, to zostańcie z nami, bo tyle zajmie rozwiązanie tej zagadki. Na słono? Nie. Na słodko? Tak. A nie możesz używać moich pytań? Oj, cicho. Jesteś zablokowana, pamiętaj. Deser to jest? Tak, ale nie. Pierogi ze śliwkami z okrasą? Nie. Podpowiem, że jest wszędzie. Podpowiadałaś mi, będę fair. Gentleman, jest to wszędzie, pączki. W każdym regionie. Nie. Czyli to jest nalewka jakaś? Nie, ale blisko.
Dżem? Nie, ale blisko. Marmolada? Nie. Konfitury? Ale... Nie. Piłam? Tak. Na 100%. W domu? Tak. U mamy? Tak. Po obiedzie? Tak. W szklance? Kompot! Jaki? Truskawkowy? Rabarbarowy? Nie, prościej. Szyszkowy? Owocowy? Tak, z? Z suszu? Z cynamonem? Nie! Z goździkami? Tak! A wiesz co miałem? Z Lubelskiego. Cebula, ja bym to zgadła. Czy to było lajtowe, a to nie? Czy to było lajtowe? To było lajtowe. Nie, to byś zgadła? Oczywiście, daj spokój. Wiesz, jakie moja mama robi cebularze? Człowieku, ty musisz kiedyś przyjechać do mojej mamy. Jakbyś mogła połowę teraz tak, kreweteczek do środka, połowę warzyw, żeby nie za dużo. Nie, jeszcze trochę krewetek, bo tutaj nie ma połowy. Dawaj. Kolendrę lubisz? Coraz bardziej. Nie musisz być miła. Nie musisz być miła. Możemy dodać. Coraz bardziej lubię. Możemy dodać bazylię albo lubczyk. Nie tak, że. Lubczyk ci może zaszkodzić. Kolendra, wiesz, nie, że o, tylko tak. Ale chcę, żeby ci to smakowało. Wolisz bazylię czy kolendrę? Śmiało. Bazylię. Spróbuję, żebyś była. Jezu, jak teraz powiedzieć? Nie? Pewna, że jest niezatrute. Nie, że zadowolona, ale tak chciałem kwieciście bardziej. Ukontentowana. To... Dobrze. Ja tak, też tak czasem robię, ale to nie znajduje uznania. Znasz. Nie, to nie znajduje uznania wśród otoczenia. Teraz musimy się skupić dosłownie ja przez jestem chwilę, cały czas skupiona. Ale przez chwilę na tym, co zrobiliśmy. I jedno z tych dań, które lubię, bo za jednym razem masz i warzywa, i mięsko, czyli krewetki zrobione. Nie trzeba robić nic osobno. Weź sobie jedną krewetkę za ogonek. Ja wezmę drugą. Dźwigniemy, sprawdzając tak zwany test jednej krewetki. Smacznego. Nawzajem, dziękuję. Bardzo dobra. Zaraz się rozkręci. Teraz ta słodycz wycieka. Umiesz robić krewetki w tempurze? Nie. Dobrze, bo jeżeli wy też nie umiecie, to tutaj jest przepis, przepraszam, przejdź. Tu jest przepis Darii na krewetki w tempurze, a jeżeli ktoś ma ochotę na wypróbowanie krewetek w innym anturażu, to makaron z krewetkami, mój, też jest tu, pod Darią. Tradycją tego programu jest to, że robimy sobie trafisz na ścianę płaczu. Będziesz na pierwszym miejscu, ponieważ niezwykle przyjemnie było się z tobą spotkać. Nie ma dzióbki, nic między nami? Nie. Dzióbki czy co? Tak, dzióbki, to nie będzie widać zębów. To by było na tyle, moi drodzy. Pamiętajcie, bioprodukty są fajne, są dobre, są smaczne, tylko trzeba je odpowiednio przygotować. Jak zrobić krewetki sobie w kilka minut? Już wiecie. Jak używać języka? Zaglądajcie na kanał Pauliny. To by było na tyle. Link do odcinka będzie na górze gdzieś. Pamiętajcie, warto mówić po polsku. Poprawnie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, bo wasze reakcje są ważne dla każdego youtubera. Chcesz takie zdjęcie? Oczywiście. Zobacz. Będę nosiła w portfelu. No właśnie taki format celowo wybraliśmy. Wyglądamy teraz jak duchy, ale...